Cześć, z tej strony Michała. W tym odcinku niestety mam złe informacje dla wszystkich fanów kakao oraz czekolady. Sytuacja na rynku jest naprawdę dramatyczna. Zajmujemy się importem kakao od ponad 10 lat, ale tak źle jak w tym roku nie było jeszcze nigdy. Ceny są kosmiczne, tylko od początku roku ceny na rynkach wzrosły plus 400%, także naprawdę mamy takie najwyższe ceny w historii aktualnie. Jest to związane głównie z sytuacją w Afryce Zachodniej, w Ganie i na wybrzeżu Kości Słoniowej, ponieważ w tych krajach powstaje praktycznie połowa światowych upraw kakao, a sytuacja tam pod względem pogody jest kiepska. Są kiepskie warunki, jest bardzo gorąco, jest susza, z tego względu zbiory kakao są bardzo niskie. Dodatkowo rynek w Afryce Zachodniej działa tak, że plantatorzy finansują swoją działalność z kredytów bankowych, a te kredyty bankowe są udzielane pod zastaw kakao. A jeżeli zbiory kakao, plony są bardzo niskie, pod znakiem zapytania jest to, czy dostaną kredyty w kolejnych latach, bo nie będą mieli zastawu i z tego powodu też ceny rosną jeszcze bardziej. Sytuacja jest bardzo napięta aktualnie. Oczywiście w handlu detalicznym to wszystko będzie działało z opóźnieniem, także ceny w sklepach podejrzewam, że wzrosną, ale za jakiś czas. Także jeżeli lubisz nasze kakao, mamy zapas jeszcze sporo takich słoików, paręset słoików na pewno się znajdzie dla was. Ceny pozostają na razie bez zmian, ale co będzie z przyszłymi dostawami na ten moment? Ciężko mi powiedzieć. Spodziewamy się wzrostów. Podejrzewam, że będzie to minimum wzrost 100%, może nawet więcej, także jeżeli lubisz te produkty, warto zrobić zapas kakao, czekolady, oczywiście w ramach rozsądku. A jeżeli interesują cię takie informacje z rynku, takie różne inside'owe ciekawostki, zostaw łapkę w górę, nagram dla was więcej takich materiałów, na przykład na temat oliwy, co się dzieje aktualnie na rynku oliwy w Europie. Dzięki, że oglądaliście do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!